Krzysztof Nałęcz, głos Pomorza GP24. Kwi, nasz gość Mateusz Kazimierczak z Czarnych Słupsk, szef, kierownik, inspirator działu marketingu. A nasze spotkanie dzisiejsze poświęcone jest akcji, którą zainicjował klub, polegającej na tym, że jak wszyscy wiemy, pod koniec sezonu, w dosyć zaskakujących okolicznościach, tytularny i główny sponsor Czarnych Słupsk wycofał się z dalszego finansowania drużyny, która to drużyna i klub znalazły się w dość trudnej sytuacji w związku z tym. No i tak zrodziła się inicjatywa, aby z tej trudnej sytuacji spróbować jakoś wybrnąć. Na czym ta inicjatywa polega? To znaczy, zaznaczmy, że ta inicjatywa sama w sobie nie zagwarantuje nam pewnego startu. Oczywiście. Jednak na pewno w znacznym stopniu nam pomoże. Inicjatywa jest crowdfundingiem. Oczywiście polega na zebraniu w określonym czasie określonej sumy pieniędzy, osiągnięciu celu. Jednak nie jest to zbiórka publiczna. Za dane kwoty mamy bardzo ciekawe nagrody. Bariera wejścia do naszej akcji jest już od 5 zł, a kończy się na 10 tysiącach złotych. Czyli uporządkujmy, tak? Akcja przebiega w internecie, jest na to specjalna platforma, jak to się mówi fachowo, specjalne miejsce, na które trzeba wejść i zadeklarować określoną kwotę wsparcia. Jak mówiłeś, od małych bardzo kwot takich symbolicznych, tak, 5 czy 10 tak. złotych, po takie wyższe. Rozumiem, że trzeba się zalogować, tak, czyli przekazać swoje jakieś tam dane i tak dalej, i tak dalej. Ale to też nie jest tak, że te pieniądze to już jakby trafią na pewno do klubu. Wtedy trafią, kiedy akcja się powiedzie, tak? Oczywiście pieniądze trafią na konto klubu, jeśli się akcja powiedzie i przystąpimy do rozgrywek. To warto podkreślić. Każdy kibic, jeśli się to nie uda, a w to nie wierzymy, dostanie zapytanie po prostu, czy chce, abyśmy zrealizowali mu tą nagrodę, czy jednak chce zwrot swoich środków. A jaki jest cel tej akcji, jakby w sensie finansowym? Cel musimy osiągnąć 190 tysięcy. Oczywiście z tej sumy w drugą stronę mamy pewne zobowiązania względem kibiców. Tak jak pan powiedział, akcja toczy się w internecie, na specjalnej platformie, jednak nie trzeba mieć konta internetowego, żeby nam pomóc. Rejestrując się na tej platformie, można wygenerować sobie druk pocztowy, pójść sobie na pocztę, dostać sample i te pieniądze dzień później pewnie trafią na nasze konto i przyłączyć się w ten sposób do akcji. Rozumiem, akcja trwa już od bodajże 2 tygodni. Jesteśmy już w ostatnich 10 dniach. Jej, jak stan? Dokładnie, akcja trwa już 18 dni. Teraz na liczniku jest 50%. Przystąpiło 570 dokładnie kibiców. Jednak jesteśmy w kontakcie cały czas z ekipą Fans for Club. Oni mówią, że końcówki crowdfundingu są troszeczkę jak kolarstwo, czyli ta końcówka powinna być znacznie mocniejsza niż jej początek. My także w trakcie akcji przygotowaliśmy specjalne nagrody. Dołączył się także prezydent Robert Biedroń, któremu chcielibyśmy tutaj bardzo mocno podziękować za wsparcie akcji. Pojawiły się super vouchery z hotelu Grand Lubicz. Dzisiaj pojawił się zestaw dezodorant plus perfum Czarnych Panter od Aerosol Service, więc naprawdę tych nagród jest dużo, dużo i nie tylko dla kibiców. To są gadżety kibicowskie. Jeśli pani chce się umówić do gabinetu na jakieś fajne zabiegi, też mamy to w ofercie i w ten sam sposób można nam pomóc. Chyba warto jest podkreślenia, że ta akcja również adresowana jest do, powiedzmy, większych podmiotów, które mogą wykupić sobie pakiet sponsorski dla Czarnych. Oczywiście przygotowaliśmy limitowaną wersję pakietów sponsorskich, które są jakby taką specjalną ofertą dzięki tej akcji i no, mamy bardzo fajny odbiór. Pojawiają się podmioty, z którymi nigdy jeszcze w Słupsku nie współpracowaliśmy, a którzy sami dzwonią i mówią, że chętnie dołączą do akcji i takich podmiotów już kilka się pojawiło. No właśnie, ale to może, znaczy na chwilę się zatrzymajmy przy tym, czyli za kwoty jakie można wykupić sobie i co w ramach tego sponsoringu? Mniej więcej można pakiety sponsorskie zaczynają się od 5 tysięcy brutto pierwszy pakiet, 7,5 tysiąca brutto drugi pakiet, 10 tysięcy brutto trzeci pakiet najwyższy.
Co można dostać w zamian? Oczywiście naszą usługę promocyjną, firma pojawi się na naszej stronie, mediach społecznościowych, baner na hali, naklejka na parkiecie, wykorzystanie wizerunku koszykarzy w swojej komunikacji, aktywizacja naszych kibiców, pojawianie się z ofertą w hali Gryfia, gdzie kilka razy w miesiącu pojawia się ponad 2000 osób, więc uważamy, że ta oferta jest na pewno bardzo ciekawa. Ja wczoraj zostałem zaczepiony na ulicy również przez dziewczyny, czyli liderki Energii Czar, które rozdawały ulotki, więc to też jest jakaś forma, rozumiem, komunikacji, która będzie kontynuowana w jakichś częściach miasta? Tak, cały czas dajemy sobie sprawę, że nie problem jest jakby w wysokościach wpłat, tylko ilości kibiców. W tym momencie jakbyśmy zamknęli taką naszą frekwencję w hali Gryfia, czyli 2227 osób i brakuje do tego nam 1500 osób i każdy z tych osób kupiłaby kubek i szalik, to tą akcję zamykamy dzisiaj wielkim powodzeniem i po prostu jest po wszystkim, tak? Wiemy, że po prostu przez internet nie dotarliśmy jeszcze do wszystkich naszych kibiców, stąd akcja ulotkowa na mieście, która będzie jeszcze powtórzona raz jeszcze. Bardzo zachęcamy kibiców obecnych, może przyszłych, do wspierania tej akcji o nazwie Mamy swoją energię. Tak jest, właśnie do akcji Mamy swoją energię. Szczegóły na pewno można znaleźć na Facebooku klubu, na jego stronie internetowej, również w GP24 i temu służy nasze dzisiejsze spotkanie. Chciałbym tylko dodać od siebie, że każde 20 zł jest na wagę naszych 4 brązowych medali, więc bardzo, bardzo zachęcamy do wsparcia i wybrania sobie fajnych nagród. I w zasadzie to nie truizm przyszłości słupskiej koszykówki.